kolejny punkt naszych obrad. Rozpoczynamy, proszę Państwa, ale ja bardzo proszę o zachowanie ciszy, szczególnie panów dyrektorów, państwa dyrektorostwa, proszę. Widzę, jak Państwo nam przeszkadzacie. Również państwa radnych pod galeryjką, bardzo proszę o niezabieranie głosu pod oknem. Proszę Państwa, przechodzę do kolejnego punktu, do druku numer 1491 w trybie jednego czytania, zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa, do projektu uchwały według druku 1491 minął termin zgłaszania autopoprawek. W terminie, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek do przewodniczącego w zakreślonym terminie. Punkt dotyczy udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie. Projekt Prezydenta Miasta Krakowa, druk nr 1491, tryb jednego czytania. Referuje pan dyrektor Michał Marszałek. Przewodniczący, bardzo proszę. Szanowni Państwo, projekt zakłada udzielenie dotacji w wysokości 100 tysięcy złotych dla Szpitala Uniwersyteckiego na remont części oddziału klinicznego psychiatrii dorosłych dzieci i młodzieży tego szpitala. W uzasadnieniu są szczegóły podane oraz informacje na temat zakresu tego zadania. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie dyrektorze. W tej kwestii pozytywną opinię wyraziły dwie komisje, Komisja Budżetowa oraz Komisja Zdrowia i Profilaktyki Uzdrowiskowa. Nie mamy stanowisk innych komisji, stanowiska klubu radnych. Otwieram zatem dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych w tym punkcie chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zatem zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 punkt 6 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu, głosowanie w bloku głosowań.